Prosiłem o rozmowę Piotra Pacewicza, szefa OKO.press. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, witaj. Witajcie Państwo. Bo chciałbym porozmawiać o kampanii, bo chyba nam się wyłonił główny temat tej kampanii, czyli obrona dobrego imienia Jana Pawła II, bo moim zdaniem PiS będzie chciało na tym jechać aż do wyborów. A Twoim zdaniem? Mało prawdopodobne, ponieważ jak obaj wiemy i państwo, a państwo to wiedzą jeszcze lepiej jako odbiorcy mediów, możemy przeceniać, że tak powiem, możliwości odbiorców. To znaczy, ile można o Janie Pawle II, tak? Ile razy można powtarzać to samo? Od 30 lat powtarzamy to samo. Czy ktoś Ale nie. Właśnie to jest zupełnie jednak nowy wątek w tej chwili. To bardzo dobrą taką analizę napisał Michał Danielewski w OKO.press, zwracając uwagę na to, że pojawiła się zupełnie nowa sytuacja. Mianowicie Jan Paweł II był, jak on mówi, królem Polski. Co prawda tracił poddanych w tym sensie, że te lansowane przez niego, mówię teraz już nie przez niego żyjącego, tylko przez niego jako taką figurę retoryczną, treści takie jak cała etyka seksualna Kościoła, no w zasadzie już nie obowiązują. To znaczy tak naprawdę nikt, nawet najbardziej wierzący katolik, nie przestrzega zasad antykoncepcji, zakazu, nie wiem, masturbacji. Stosunek do homoseksualizmu jest kompletnie inny, niż by Kościół chciał, i tak dalej, i tak dalej. Nawet w takim sondażu, który robiłem, nawet potępienie aborcji okazało się mniejsze niż potępienie jazdy bez biletu. To rzeczywiście zadziwiające w rezultatach. Zadziwiające, tak, tak. A już nie mówiąc o oszukiwaniu na egzaminie, to tylko ostatnie zdanie. Czyli to był taki król Polski, bo jednocześnie ogromna, o tym zaraz w szczegółach możemy rozmawiać, znaczący, bardzo wysoki odsetek mówił, że to jest autorytet moralny. Była to trochę pusta figura, ale był to król całego kraju, tak, całego narodu, z jego historią i tak dalej. Tym razem, zgodnie ze sloganem akurat wyjątkowo trafnym, jaki politycy powtarzają opozycji, został zapisany do PiSu, został królem PiSu. To jest zupełnie nowa sytuacja. No ale czy w ten sposób nie wesprze mitycznie PiSu? Bo przecież PiSowi nie zależy na tych, którzy do tej pory na nich nie głosowali. Im zależy na tym, żeby zmobilizować tych, którzy chcą na nich głosować, lub lekko się wahają. I w tym elektoracie ten król Polski, jego obrona, moim zdaniem może odegrać taką mobilizującą wyborców rolę. To prawda, że taki efekt może wystąpić, zwłaszcza w krótkim czasie. Tygodnia, dwóch, trzech, czterech tygodni. A nie pięciu, ośmiu miesięcy? Nie. Nie sądzę, bo tak jak mówię, ludzie tego nie wytrzymają, media tego nie wytrzymają. Sami się zadławią i zanudzą swoją własną kampanię. No ale zobacz, TVP będzie już właśnie to robi, fragmenty homilii po głównym wydaniu wiadomości. To wskazuje na to, że ta akcja będzie trwała, jest zaplanowana i będzie miała swoje rozwinięcie, moim zdaniem. No ale sądzisz, że TVP będzie nadawało te homilii przez parę miesięcy? Tak, myślę, że tak będzie. No zobaczymy, możemy się, że tak powiem, publicznie założyć, ale nawet jeżeli by to robili, co nie sądzę, pojawią się nowe wątki, nowe jakieś mięso, jakaś inna tego typu sensacja, czy robaki. No właśnie o robakach też chciałbym za chwilę porozmawiać, bo to też wydaje mi się przyszły i obecny temat kampanii. Ale wróćmy do Jana Pawła II. Tak. To swoją drogą jest straszne, że Jan Paweł II przy wszystkich moich bardzo poważnych wątpliwościach i okropne te rzeczy, które wychodzą teraz na jaw, prawda, że on był jednak takim dzieckiem swoich czasów. I swojej instytucji i co gorsza, my tak w tej chwili kładziemy nacisk na to, co wyszło teraz na jaw, czyli te sprawy zanim został papieżem. Tymczasem tak naprawdę w pewnym sensie dużo gorsze są jego działania, w których wspierał takich najgorszych biskupów amerykańskich czy europejskich, właśnie zasłużonych w
w zbrodniach seksualnych Kościoła, no on ich wspierał. To jest moim zdaniem jeszcze dużo gorsze. No ale tak czy inaczej, no, Jan Paweł II dla mnie jako człowieka odpowiedniego wieku jest legendą mojej młodości, prawda? Jako ten czynnik antykomunistyczny, który na pewno, nawet jeżeli młodzi w tej chwili temu zaprzeczają, bo zaprzeczają po prostu na zasadzie uogólnienia, to, no, to na pewno to odegrało ogromną rolę. No i teraz ten człowiek, którym no, tak, no, ma te swoje dokonania, został zaprzęgnięty do tego pługa, tak, za którym, który prowadzi Jarosław Kaczyński i tam jeszcze te wszystkie pisowskie postaci, tak nazwijmy to delikatnie, coś okropnego, do spółki z bzdurami typu właśnie, że będziemy musieli jeść wszyscy robaki. No, no dobrze, ale czy tak naprawdę Jan Paweł II jest autorytetem moralnym dla Polaków? Bo ja mam co do tego poważne wątpliwości, bo nikt jego naukami moralnymi się nie przejmował nigdy. Zawsze raczej występował, tak jak ty mówisz, jako król, a nie jako filozof czy myśliciel, czy moralista. Bo to są dwie różne rzeczy. To znaczy, no, my będziemy, szkoda, że nie rozmawiamy, prawdę mówiąc, tydzień później, ponieważ może 10 dni później, ponieważ no właśnie zamawiamy w tej chwili w Ipsosie badania, w których będziemy, w których powtórzymy pytanie, które regularnie od 2010 roku stawia CBOS, mianowicie czy Jan Paweł, przejęzyczenie charakterystyczne, czy Jan Paweł II jest dla pana, pani autorytetem moralnym? Otóż na to pytanie w latach 2010-2018, bo oni tak mniej więcej co roku to robią, odpowiadało twierdząco około 95% Polaków. 95% Polaków. To jest jakaś kolosalna liczba. Kolosalna, w ogóle niewiarygodna. To taka w sondażach nie występuje. Otóż natomiast w roku 2022, kiedy już wyszły na jaw te różne rzeczy związane z udziałem Jana Pawła II, ale no w ogóle cała sprawa jakby autorytetu Kościoła się bardzo poważnie chwieje, ten odsetek zmalał, ale ciągle był 82%. Może to znaczy, że Polacy nie wiedzą, co to jest autorytet moralny. Może takie jest rozwiązanie tej zagadki. Myślę, że kiedy pytasz kogoś, czy to jest dla niego autorytet moralny, uruchamia się takie jakieś bardzo ogólne, żeby nie powiedzieć ogólnikowe, myślenie takim obrazem. No, w szkole byliśmy wszyscy uczeni, tak? No, czy ja nie, ale bo chodziłem w tamtych czasach do szkoły, ale ci młodsi ludzie wszyscy byli uczeni, że to jest ten nasz wielki autorytet. Czytanki, pomniki, no, niesamowita ilość po prostu takiego przekazu masowego. I ludzie tak instynktownie, ogólnikowo odpowiadają, że to jest autorytet moralny. Ale ja tak czy inaczej, przy czym w badaniach CBOS-u prawdopodobnie ze względu na metodologię, którą oni stosują, ta liczba może być trochę zawyżona. No ale sądzę, nie sądzę, że więcej niż o 5-10 punktów. Sądzę, że obecnie odpowiedzi będą jednak na niższym poziomie, aczkolwiek sądzę, że to może być 65-70%. Natomiast my jednocześnie zadawaliśmy pytanie dwukrotnie już, a teraz będziemy powtarzać po raz trzeci. Czy Jan Paweł II, pana, pani zdaniem, ponosi część, także ponosi, to słowo także jest istotne, odpowiedzialność za przestępstwa seksualne w Kościele, tuszowanie tych przestępstw? I tutaj odpowiedzi były już inne, bo 1/3 ludzi w 2019 i 1/3 ludzi w 2020 roku odpowiadała twierdząco. Sądzę, że w tej chwili to będzie połowa, bo ta informacja się jednak szeroko przedostała, prawda? To by znaczyło, że dla sporej grupy społeczeństwa tuszowanie pedofilii nie powoduje utraty autorytetu moralnego. To jest jakaś taka aberracja myślowa. Bingo. Tak działa nasz umysł. To znaczy jesteśmy pełni wewnętrznych sprzeczności, których nie rozwiązujemy
No między innymi dla wygody psychologicznej, czy dla oszczędzając pracę naszego mózgu. Ale tak czy owak, sądzę, że ta liczba będzie dużo mniejsza. My też zadajemy w tym sondażu pytanie, które ma dokładniej sprawdzić, czym tak naprawdę Jan Paweł II jest dla nas jako dla ludzi. Zadajemy takie pytanie, czy dla pani osobiście to jest ważna postać, z którą pani wiąże jakieś, prawda, myśli, refleksje, uczucia i tak dalej. Sądzę, że tutaj odsetek ludzi, którzy powiedzą tak, będzie mniejszy niż tych, którzy powiedzą, że to jest dla nich wciąż jeszcze autorytet. Natomiast tak czy inaczej, sądzę, że kampania, którą PiS prowadzi i będzie dalej prowadził, z nieszczęsnym Kosiniak-Kamyszem, który się w to włączył. Ochoczo zresztą. No tak, jakoś ochoczo, chociaż został wykolegowany pięknie po prostu, jak to z PiS-em. To, że ta kampania będzie miała taki skutek, że te odsetki będą spadać. Że no po prostu jak już nie mamy monarchy ogólnonarodowego, który co prawda był trochę taką wydmuszką, taką pustą figurą, no ale gdzieś tam tkwił w naszych głowach, tylko mamy człowieka, postać zaprzęgniętą do pracy politycznej, prawda? Znaczy, myślisz, że w elektoracie PiS-u to może PiS-owi szkodzić? Czy tam po prostu to jest dla nich, jak to oni mówią, złoto wyborcze? Ich elektorat ma to do siebie, jak patrzymy na badania, że jest zupełnie, zupełnie skrajnych poglądów i wbrew temu, co twierdzą tacy różni analitycy, ta kwestia takiej pewnej skrajności poglądów, w tym poglądów też tych przekonań religijnych, nacjonalistycznych, homofobicznych do pewnego stopnia i ogólnie takich konserwatywnych, że to jest czynnik, który moim zdaniem jest równie ważny, jeśli nie ważniejszy niż postrzegany przez elektorat PiS-u interes, jakim jest na przykład 500+, czy troska o emerytury i tak dalej. Zresztą te dwa czynniki się uzupełniają. Więc tutaj sądzę, że tutaj oczywiście, że tu może nastąpić nawet może jakaś nieco większa mobilizacja i nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Pytanie jest takie, które ty zadałeś wcześniej, czy to jest tak, że tu przy pomocy Jana Pawła można ściągnąć dodatkowych klientów, że tak powiem, politycznych, prawda? I tu PiS prawdopodobnie rozumuje w taki sposób, że ponieważ odsetek ludzi, którzy tak czy inaczej, nawet jeżeli on będzie mniejszy niż się PiSowi wydaje, są zdania, że Jana Pawła II należy chronić i przed dziennikarzami, badaczami i tak dalej, nie wolno tykać tej świętości narodowej. Nawet jeżeli ten odsetek będzie większy niż te 35%, powiedzmy, na które PiS w tej chwili może liczyć, powiedzmy będzie wynosił 45% albo może i 50%, chociaż nie sądzę, bo takie pytanie też zadajemy, więc zobaczymy. No to, że te 10 punktów procentowych ekstra na tym Janie Pawle II można ugrać. Ale nie sądzę, żeby tak było. PiS na przykład od lat robi potworną inbę antyniemiecką, prawda? To znaczy przecież setki tych wypowiedzi. Otóż cały czas jesteśmy na wojnie z Niemcami, tak? Cały czas. Tutaj jesteśmy w wojnie obronnej, w obronie Jana Pawła II, a tam jesteśmy w takiej też właściwie trochę obronnej, no bo oni nam cały czas zagrażają. Otóż w sondażach, które robimy, jest bardzo przykry, ale bardzo wysoki odsetek połowy mniej więcej badanych, a nawet czasami 52%, którzy zgadzają się na przykład z takim twierdzeniem. Niemcy, wykorzystując Unię Europejską, chcą wykorzystać Polskę. No, czyli to działa. Ta ich narracja działa. Tak, ale odsetek 50%
Tak uważa, prawda? Nawiasem mówiąc, robiliśmy to samo badanie w Polsce i w Niemczech. I w Niemczech 7% się z tym zgodziło. Głównie zresztą z dawnego NRD. Otóż, no dobrze, ale jest 50, a tu jest 35 i tu jakoś nie przyrasta. Chociaż te postawy antyniemieckie są, czyli to się tak łatwo nie przekłada. Musi jeszcze coś do tego dojść. Więc dlatego ja nie sądzę, żeby tutaj PiS jakoś strasznie uciułał na naszym biednym Karolu Wojtyle. Jakoś... Trzeba powiedzieć, że to jest jedyny ich oryginalny pomysł, bo drugi temat, który wywołali, czy będziemy jedli robaki zamiast schabowego, on już był ćwiczony w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, w kilku krajach, więc tu są odtwórcy. A Jan Paweł II to taki ich oryginalny wkład w takie imby wyborcze. I to przejdźmy na chwilę do tych robaków, bo to rzeczywiście w sieci ta kampania jakieś ogromne zasięgi miała, co by znaczyło, że to działa, że strach albo po prostu głupota ludzi, którzy, bo łatwo jest w dyskusji przy stole w domu albo w pracy powiedzieć, a oni chcą, żebyśmy jedli robaki, no i już ma się poglądy polityczne. Ja myślę, że to z tego wynika popularność tego tematu. W ogóle robak, robal, tam jakaś, prawda, glizda, mikrob, zarazek i tak dalej, to jest niezwykle taka seksowna w sensie medialnym, atrakcyjna tematyka, prawda? W czasach komunistycznych takim bohaterem była stonka ziemniaczana, prawda? A pamiętam, importowana, zrzucana przez Stany Zjednoczone na Polskę. Tak, tak, tak. Przy czym zrzucana, co ciekawe, przede wszystkim na terytorium dawnego, znaczy NRD ówczesnego, a nawiasem mówiąc, stonka ziemniaczana nie jest wymysłem komunistycznym, tylko Goebbels twierdził, że amerykańskie bomby czy alianckie bomby to nie tylko bomby, ale również zrzut stonki na niemieckie, hitlerowskie. Tak, to mało znany szczegół. Otóż także te robaki są takie no ekscytujące, prawda? I ponadczasowe, jak i się ponadczasowe. Okazuje. Tak, tak, tak. Ale więc... czy dopomogą w sukcesie PiS-owi, jak sądzisz? Słuchaj, no znowu to bardzo trudno powiedzieć. To znaczy, po pierwsze, to wszystko wygląda na różne falstarty. Nawet jeżeli byśmy się zachwycali tymi pomysłami, to naprawdę przez pół roku na robakach nawet z pomocą Jana Pawła II się nie zajedzie. No ale wiesz, my się tak bijemy, a oni to traktują na poważnie. No być może, ale to tym lepiej, że tak powiem, dla demokracji w Polsce, jeżeli oni naprawdę wierzą w to, że to wystarczy. No, jest to oczywiste pytanie, jaki odsetek ludzi może uwierzyć w bzdurę, prawda? No, są międzynarodowe badania, które pokazują, że jeżeli bzdura jest odpowiednio, porusza odpowiednie struny emocjonalne. To większość przypadająca. Może nie większość, ale znaczący odsetek. Mówi się czasami, że tak 1/3 ludzi to jest naprawdę całkowicie otwarta na dowolną bzdurę. No i tak jest, no i na przykład w Polsce w ostatnim sondażu, który robiliśmy już po wybuchu wojny, tej fazy wojny w każdym razie w Ukrainie, 32% Polaków twierdziło, że wypadek samolotu prezydenckiego to był zamach. No pewnie na fali nienawiści, lęku i złości na Putina, tak? Ale no tak czy inaczej to jest dużo. No i więc mniej więcej taka jest podatność, tak samo te wszystkie antyszczepionkowe wiary, to tak też podchodziło, no może nie 30, tak 25%. W Stanach Zjednoczonych jest cała taka lista takich rzeczy, w które ludzie wierzą. Różne na przykład postaci, które nie żyją, żyją i tak dalej. No wiadomo, na tej jednej wyspie Elvis Presley, Michael Jackson, Marlon Brando, oni wszyscy tak sobie mieszkają na tej jednej wyspie. Ale to jest pragnienie, chciałoby się, żeby oni żyli, nie? Bo
No, jak się ich lubiło, tak, oczywiście. Ludzie, którzy to jest dosyć przerażające, ale powiedz mi, czy twoim zdaniem i jeśli chodzi o obronę papieża, i jeśli chodzi o jedzenie robaków, Platforma powinna jakoś zareagować stanowczo? Czy udawać, no więc, że tego nie słyszy? No więc to jest bardzo ciekawe pytanie, tak? I to właściwie jest kluczowa kwestia, która zadecyduje o tym w jakiejś mierze. Zadecyduje o tym, jak się będzie rozwijała kampania wyborcza i jak się będą zmieniały postawy. Otóż wydaje mi się generalnie, że błędem byłoby wchodzenie w tę narrację i babranie się w tej narracji. Oczywiście warto kategorycznie powiedzieć, że jak ktoś jest bzdurą, to jest bzdurą. Ale no ile byś nie tłumaczył, że Trzaskowski, podpisując w 2019 roku ten taki dokument miast, prawda, które mówiły o ograniczeniu jedzenia, między innymi jako jeden z bardzo wielu czynników, ograniczeniu jedzenia mięsa po to, żeby ograniczyć skutki, fatalne skutki ekologiczne tego. No, że to był dokument, który do niczego nie zobowiązywał i był raczej taką intencją. No ale tej jednej trzeciej społeczeństwa i tak się nie da tego powiedzieć skutecznie. Jedna trzecia jest na straty. Jedna trzecia jest tak mocno, wydaje mi się, no, tak mocno ugruntowana, że nawet lęki, które odczuwa, bo pytamy o to, przed inflacją, czy przed w ogóle trudnościami ekonomicznymi, czy przed wojną i tak dalej, ich to nie o tyle nie rusza, że oni i tak ich odruchem jest to, że to jest ich władza, ich partia, która ma ich chronić i oni w to wierzą. Częściowo racjonalnie, prawda? Bo jednak pewne nierówności społeczne w Polsce zostały ekonomiczne do pewnego momentu. Do pewnego momentu. To się zaczęło zmieniać, ten poziom ubóstwa znowu zaczął rosnąć. Tak, wróciliśmy do, z tego co czytałem w raportach, wróciliśmy do stanu z 2016 roku. Tak, tak, rzeczywiście, ale pamięć zostaje i nadzieja pewnie jakoś tam zostaje. Ale wracając do odpowiedzi Platformy. Jak oni powinni zareagować? Mi się wydaje, że opozycja generalnie, no ja to powtarzam z uporem godnym tej sprawy, otóż, że opozycja generalnie powinna próbować narzucać swoją narrację. I że w tej narracji z jednej strony ważny byłby taki blok spraw, które opozycja deklaruje, że załatwi wspólnie jako rząd, gdy już będzie rządzić, co ciągle z sondaży się wyłania jako bardzo prawdopodobna hipoteza. Z jednej strony, a z drugiej strony otwierać trochę taki przetarg na rozwiązania różnych problemów społecznych, które mogą się różnić w różnych partiach. I mówić o tym, że będziemy o tym dyskutować, będziemy próbowali to załatwić i tak dalej. Ale z tego względu... Wszyscy będą ich teraz pytali, czy wierzą w świętość Jana Pawła II. No i w gruncie rzeczy są na to pewne takie odpowiedzi, które już zostały udzielone. To znaczy fatalna odpowiedź Kosiniak-Kamysza, który w gruncie rzeczy powiedział, że wierzy i tak się zagalopował w tej miłości, że po pierwsze twierdził, że to jest dla niego było bardzo osobiście wszystko strasznie ważne. To tutaj jak Jan Paweł II tę Polskę komunistyczną zmieniał, a on miał wtedy 7 lat, jak papież tu przyjechał pierwszy raz z pielgrzymką, więc to tak tylko na boku. A poza tym tak się zagalopował, że się zachwycał na przykład gestami solidarności Jana Pawła II wobec osób chorych na AIDS. Tak, także podał im rękę. Tak, no sorry, no ale to już przesada gruba, prawda? Bo Kościół, akurat w tej sprawie Kościół ma jak najgorsze zasługi, fatalne zupełnie, prawda? Propagowanie. No tak, przypomnieć, że w tym samym czasie była plaga AIDS w Afryce i papież Jan Paweł II zdecydowanie potępiał używanie prezerwatyw, które tak, jednak chroniły je w jakimś stopniu przed zakazem. Według WHO 91%. Tak, no dobrze, ale to Kosiniak-Kamysz. A co Platforma powinna zrobić twoim zdaniem? Platforma, Lewica, Hołownia
powinny narzucać swoje tematy. Czyli omijać ten temat. No, w pewien sposób, to znaczy, no i nawet muszę powiedzieć, że Tusk na tym takim ostatnim dużym spotkaniu w Wielkopolsce bodaj, akurat muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobał, bo poprzednie spotkania uważałem za fatalne, w tym sensie, że były wyłącznie antypisowskie. To znaczy w kółko powtarzanie, prawda, z tych haseł typu Cela Plus, wszystkich wakcynacyjnych. Tak, tak. Że to jednak złodzieje, tak i tak dalej, no że to jest potrzebne, bo to jest w dużej mierze prawda, chociaż też nie należy przesadzić, zwłaszcza z możliwością posadzenia takim typu Glapińskiego, prawda, i tak dalej. To nawet jeżeli to jest w dużej mierze prawda, to jest za mało. No, budzenie to jest budzenie tylko tego odruchu antypisowskiego, który i tak znaczna część elektoratów opozycji ma. Natomiast chodzi o to, żeby ludziom pokazać jakąś wizję, nawet ogólną, ogólnikową, ale taką, która by ich trochę zachęciła do tej Polski, która ma powstać po wyborach. I z tego względu akurat uważam za fatalny pomysł z tymi mieszkaniami. No, to jest niby tak na zdrowy rozum, to jest super pomysł, no bo mieszkań brakuje, młodzi ludzie, którzy są generalnie antypisowscy, więc są do jakimś do wzięcia, to wkurza i tak dalej. No ale już troszkę wszyscy wiemy, że programy mieszkaniowe, które polegają na tym, że się ułatwia ludziom branie kredytów, to w sumie zaczynają potem tych ludzi, bo ułatwia, ale kredyt trzeba spłacić i no, powiedzmy frankowicze wiedzą to najlepiej, a z drugiej strony podnosi, to znaczy nakręca ceny, no więc to jest jakby trochę na korzyść, no ale dobrze, już no, coś w każdym razie zaproponowali pozytywnego. I uważam, że takich wizji, takich propozycji powinno być po prostu jak najwięcej. Nie to, żeby coś wymyślać populistycznie, tylko po prostu, żeby pokazywać, że, no, że kraj może być rządzony jednak lepiej, skuteczniej, z większą wyobraźnią, z większą wrażliwością. Na koniec chciałbym wywołać taki temat, a mianowicie Kosiniak-Kamysz nie tylko podpisał się pod uchwałą, zagłosował za uchwałą w obronie Jana Pawła II. W tej uchwale był też bardzo mocny atak na dziennikarzy i pod tym on się też podpisał. Czy nie uważasz, że też środowisko dziennikarskie powinno w tej sprawie jakoś stanąć w obronie tego rodzaju materiałów, bo te ataki na dziennikarzy są coraz poważniejsze. Tak, no my w tym sondażu, o którym mówię, zadajemy pytanie, więc zachęcam do zapoznania się z odpowiedzią, które brzmi tak. Media ujawniły udział Karola Wojtyły w tuszowaniu pedofilii w polskim kościele. Trwa spór o to, czy dziennikarze powinni zajmować się przeszłością polskiego papieża, czy też lepiej chronić pamięć o Janie Pawle II ze względu na jego zasługi. No to się wydaje, że to jest jakby istota sprawy, prawda? Otóż jest absolutnym skandalem to, że demokrata Kosiniak-Kamysz podpisał się pod czymś takim, ponieważ to jest w ogóle odwrócenie, no i to jest wywrócenie do góry nogami porządku demokratycznego, w którym to media mają patrzeć politykom na ręce, a nie politycy mediom na ręce czy na klawiatury, prawda? Co gorsza, Hołownia, który przecież jest do pewnego stopnia byłym dziennikarzem, nawet dostał którąś z nagród Grand Pressa kiedyś. Też na tym spotkaniu ostatnim wyborczym zaczął wygadywać coś w rodzaju, że jego uczono, że to muszą być zawsze dwa źródła. Tak, no i że to musi, że bardzo ostrożnie trzeba, to jeszcze wymaga potrzeb i tak dalej. Czyli zaczął dezawuować pracę dziennikarzy, która no tutaj generalnie to, co było siłą zarówno książki Mea Culpa, jak i Klątwy, prawda, kolejnego odcinka Klątwy w TVN-ie, no to jest to, że oni porównywali dane archiwalne, no
dane ubeckie w obecnie opracowaniu IPN-owskim ze świadkami, ze zeznaniami świadków, z opowieściami świadków, bo to przecież ludzie jeszcze żyją, jeszcze pamiętają. Więc i się zgadzają. To już trudno o bardziej spektakularne potwierdzenie, że te przypadki, ile ich by nie było, nawet jeżeli były tylko trzy, chociaż to, że zostały trzy wykryte, nie znaczy, że nie było więcej, prawda? No, pokazują, że Jan Paweł II po prostu tak jak Franciszek z rozbrajającą szczerością powiedział, no wtedy tak wszyscy robili. Tak, tak. Ale dziennikarzy, czy to jest moment, w którym środowisko powinno coś huknąć pięścią w stół i powiedzieć, zaraz, to jest nasza praca, my tak mamy pracować i o to chodzi w demokracji. Bo trochę ten TVN i nie tylko TVN zostały zagonione do narożnika. No trochę tak. No w tej chwili właśnie dzisiaj skończyłem zbierać ostatnie podpisy pod protestem przeciwko temu, co media publiczne zrobiły w sprawie samobójczej śmierci Mikołaja Filiksa, prawda? I zebraliśmy 920 podpisów, co jest dobrym wynikiem, zważywszy na to, że, no, że to jednak pod Lex TVN, pod tym protestem w sprawie przeciwko Lex TVN podpisów było 1200, no ale wtedy najpotężniejsze media były przez wiele miesięcy w to zaangażowane, a tutaj właściwie stosunkowo małe siły medialne, bo Okopres jest malutkie w końcu, zostały rzucone i jednak ten odzew, no, wsparciem polityki i troszkę towarzyszącym też wsparciem innych mediów, no i ten odzew jest bardzo duży, no bo 900 podpisów to jest dużo, jak na środowisko, które nie wiadomo, może liczyć parę tysięcy osób. To są tylko dziennikarze i dziennikarki. Więc trudno w tej chwili uruchamiać następną tego rodzaju kampanię. Natomiast zgadzam się z tobą, że to jest absolutnie skandal, absolutnie skandaliczna wypowiedź. No, z PiS-em to już, że tak powiem, nie warto się oburzać, bo to jest ich linia od lat, prawda? Natomiast no, rzeczywiście wyjątkowo przykre jest ten tutaj Kosiniak-Kamysz. Dobra. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Trochę mnie uspokoiłeś z tym papieżem i robakami, bo myślałem, że przez następnych 8 miesięcy będę z tym musiał żyć, a z tego, co mówisz, może się okazać, że sprawa wygaśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Obym się nie mylił. Nie mylił, tak. Reset obywatelski.